Sporty walki możecie obstawiać na stronie etoto.pl. Etoto. Legalny polski bukmacher. Jesteśmy w górach. Widoki piękne, klimat odprężający, więc trochę w innej formie poznacie mnie, może bardziej jako trenera, może bardziej jako instruktora. Zapraszam. Jaki masz plan na obóz? Co byś z nimi robił? Boks. Zamierzam chyba powiedzieć im, że boksuje się zupełnie odwrotnie niż Proxa mówi. Czyli masz plan na to, żeby zepsuć chłopaków, którzy zapłacili za dokształcenie? Pokażę im coś innego. Nie. W sensie chciałbym nauczyć ich tak boksować, żeby mieli prosty nos, a nie taki jak ty. Aha. Tylko że ja miałem problemy z operacją. Teraz przeglądą. Z operacją, teraz z wysławianiem się masz też. Ja czy ty, bo mnie wyleżałem wszyscy rozwolnionym. W zwolnionym tempie mówisz. Ja czy ty? Naprawdę? Masz skrzydę czas reakcji. Plan na obóz jest taki, jest mnóstwo osób, 70 osób, grupy początkujące, zaawansowane. Jest kim robić, ludzie przyjechali z całej Polski, żeby zobaczyć. Między innymi byłaby pretendenta do tytułu mistrza świata Grzegorza Probce. Więc to łatwiej idzie. Aha. Czyli coś wiedzą, bo oglądali walki, tak? Coś wiedzą. Im więcej umiesz, tym więcej skorzystasz z takiej twojej wiedzy, no bo wiesz, ty masz doświadczenie, ty masz niuanse, które możesz przekazać, natomiast jak ktoś już sporo umie, no to, to jest w stanie... Mów dalej. Dzięki. Czekam na nic. Ale... Dobra, no to co, powodzenia. Nie zepsuj chłopaku, bo tam troszeczkę im pokazałem. Jakbyś był tak uprzejmy oczywiście. Znaczy, jeśli pokażę im wszystko odwrotnie niż pokazałeś, to jest szansa, że odniosę sukces. Dobrze, że taki masz sposób wymowy, bo tak nie zrozumiałem. Dziękuję. Jutro, godzina 11:15. Grupa zaawansowana, czyli to, co mi się lubią najbardziej. A tam zdejmujemy białą koszulę, która towarzyszy mi w TV i zakładamy rękawice. Będzie ciężko. Jakbyś dzisiaj tych zawodników swoich miał zmotywować do ciężkiej pracy, to jakimi słowami? Nie muszę ich chyba motywować, bo zapłacili kupę pieniędzy za to, żeby korzystać z zajęć. Niech korzystają. No dobrze. A ty kupę pieniędzy, co robisz? A ty nie licz moich pieniędzy. Zdajesz sobie sprawę, Maciek, że dzisiaj widzowie Etoto TV pierwszy raz ciebie zobaczą w tej brutalnej wersji. Tej wymagającej. Zdaję sobie sprawę, że bagażnik mi się nie otworzył. A ja widzę, co wystaje z niego. No właśnie. Ten korek. To jest korek w butelce od wina, które spożywałem wczoraj, żeby mieć dzisiaj dobrą formę. W momencie, kiedy mamy do czynienia pierwszy raz z kimś i wiemy, że nie będziemy prowadzić go dłużej, należy się skupić wtedy na jakiejś ogólnym zarysie boksu. Możemy rzucić uwagę na zasadzie taką, jaką rzuca komentator czy ekspert w studiu telewizyjnym. 3, 2, 1. Czas! My pokazujemy im nie tylko kawałek sportu, ale przede wszystkim jak mają walczyć. To jakby trochę uzależnia, trochę przywiązuje, trochę daje poczucia pewności siebie, więc dajemy im taki coś, czego nie czuli, nie zeznali wcześniej. Chyba niedługo wrócić do ringu, co? Ta forma jest taka, że na mistrza zawsze... świata, kalifornijski Canelo. Dla amatorów zawsze lepiej wypaść, a jak przyjdzie to do czego z jakimś młodym zakapiorem, będzie ciężko. Co ty? Ty zawsze wiesz. Pytam to trenerze, on miałby szansę wrócić do ringu, czy bez szans? Zawsze ma szansę wrócić do ringu. Góry, jak ja na tarczę nie mogę się umówić nawet od pół roku. Więcej.
jaki jestem na sali treningowej? Na pewno konsekwentny. Staram się cały czas wdrażać to, co sobie założyłem do swoich podopiecznych i robię to nie zrażając się i nie do końca jakby zwracając na to uwagę, czy docieram do nich, czy nie. Jeśli nie docieram, to staram się w inny sposób, ale z tą samą uwagą. Więc na pewno konsekwencja. Na sali treningowej staram się też być cierpliwy, ale też staram się być elastyczny. Trochę jak ten kameleon. Czasem pobudzam, budując emocje. Kanelo i kameleon to podobne słowa. Dosyć. Chyba dla ciebie. Chyba dla mnie. Jak złapaliście ten luz i płynność, bardzo dobrze to wyglądało. Nie należy się też zdradzać tym, że akcja jest reżyserowana w pewien sposób, bo musimy tak trenować technikę, ale akcja była bardzo złożona, a skoro była bardzo złożona, było w niej wiele elementów, które możemy wykorzystać również w zupełnie innych akcjach. My mamy powiedzmy jedną, dwie, trzy akcje takie perfekcyjne, które bijemy za automatą, one zabijają, a wszystko resztę musimy mieć średnie, czyli czas reakcji, powiedzmy szybkość, lewy prosty itd., itd. A możemy mieć lewy prosty perfekcyjny, a wszystko inne możemy mieć średnie. Ale ten jeden element musimy mieć na poziomie mistrzowskim. Ja jestem na treningu wieczornym o 17 chyba, także dziękuję i do zobaczenia. Najlepiej się zajmować jedną rzeczą i to najlepiej taką, na którą się człowiek zna, a zna się najlepiej na tej, którą cały czas robi, więc ja się w tej chwili najlepiej znam na boksie. Prowadzę zajęcia, sam czasem trenuję, sam trenowałem wiele lat, teraz analizuję to, w jaki sposób ktoś boksuje, więc generalnie całe, że tak powiem, życie moje profesjonalne i związane z pracą kręci się wokół boksu. Ja zastanawiam się nad poważnymi rzeczami, zarabiam na życie. Który guzik wcisnąć w windzie na przykład, żeby dojechać? Bo się boi, że w bok pojedzie. Są poważne rzeczy, wiesz. A jechałeś tego windą kiedyś, żeby w bok pojechała? Nie, jeszcze nie, ale Adaś Miałczyński chciał. Nic śmiesznego. No, on był szczególny. No, w tej windzie generalnie dużo czasu spędzał. Dużo czasu, ale też znalazł kilka partnerek, bo szukał chyba drugiej żony, nie? Tak. Drogowskaz dla niektórych. Tak myślisz? Tak myślisz? No. A, tam jest. Nie zauważylibyście. Grzesiek, to rozumiem dlaczego, ale ty samochód? Grzesiek jest samochodem. Liżę. Boks szkodzi, na pewno. Ale głównie jeśli chodzi o koordynację, a narkotyki, jak w wielu przypadku, szkodzą na umysł przede wszystkim. To już. Halo, właśnie dzwonię jakiś celebryty. Chcesz wyjść? Ty, mam wywiad. Bo w Indii nie ma zasięgu. Pan ma serę. Kojarzymy. On boksuje dobrze, czy nie? Czego chciał znać, bo wszystko chodzi, tak, ale też. No, ale jak. Pewną dynamikę mam w lewo. Lewo jest taka. W swojej pracy w ogóle nie zastanawiam się, kogo mi jest trenować łatwiej, czy celebrytę, który ma już swoje nawyki, czy świeżą osobę, która ma 20 lat, bo staram się do niej podchodzić profesjonalnie do swojej pracy i wykonywać ją jak najlepiej. Zwracam uwagę ciągle na szczegóły, czy dla starego lisa, czy dla zmanierowanego jakiegoś gościa, czy dla 20-latka, który wpatrzony jest we mnie jak w obrazek. Prawdopodobnie większe efekty byłoby widać po 20-latku, ale
Ja raczej do czynienia z takimi nie mam, więc generalnie widzę efekty u swoich podopiecznych, z którymi współpracuje mi się bardzo dobrze. Dobra. Pa. Powiedz na szybko po tym telefonie, Maserati to jest najlepszy pięściarz wśród tancerzy, czy nie? Nie wiem, nie widziałem innych, ale raki tylko. W momencie, kiedy patrzę na swoich towarzyszy w magazynie, w ringu, kto mógłby siać największy postrach? No myślę, że zdecydowanie, biorąc pod uwagę zawziętość taką, no i taki twardy charakter, to chyba pan Janusz Pindera. Więc myślę, że tutaj byłby najniebezpieczniejszym z zawodników.